To jest specjalne wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na dzisiejsze wydanie wraz z Mikołajem Sokołem. Dzień dobry, Mikołaj. Dzień dobry. Dziennikarz sportowy, który będzie prowadził ze mną ten program, a powód jest oczywisty, mam nadzieję, dla Państwa. Jeśli nie, to już za chwilę wszystko stanie się jasne. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Kubica. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witaj Robert bardzo serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś czas na tę rozmowę podczas bardzo napiętego, jak sam zauważyłeś, planu dzisiejszego dnia w Orlenie. Powiedz, wracasz do ścigania w formule po bodaj 8 latach. Jakie to są emocje? Jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu? Czy w ogóle towarzyszą? Czy jakieś emocje? Czy czujesz się raczej, jakby to była normalna kolej rzeczy? Znaczy tak, z jednej strony oczywiście powrót po ponad 8 latach, ponieważ ostatni wyścig, który pojechałem w Formule 1, był w Abu Dhabi w 2010 roku. No, jest wydarzeniem na pewno niemałym. Oczywiście te wszystkie lata ciężkiej pracy po wypadku i chęć powrotu. W końcu ten powrót się udał. Będę na polach przedstartowych, startowych w Australii, co jest ogromnym wydarzeniem. I tak, na pewno są pewne emocje. Z drugiej strony też świadomość tego, że to wydarzenie i to zadanie nie będzie łatwe. Dlatego z drugiej strony też moje doświadczenie, które zebrałem w poprzednich sezonach, w których się ścigałem, pozwala mi bardziej spokojnie do tego wszystkiego się przygotowywać. Ale to jest tak jakby taka mieszanka wybuchowa. Z jednej strony długa przerwa, sporo w Formule 1 się zmieniło, także będę musiał też nabrać pewnego, bardziej wrócić do rytmu, nabrać doświadczenia w nowych bolidach, a z drugiej strony też świadomość tego, że już kiedyś się ścigałem, ścigałem się na wysokim poziomie i wiem, co potrzeba, żeby dojść do wysokiego poziomu Formuły 1. A czego najbardziej Ci brakowało podczas tego okresu z dala od formuły? Na pewno ścigania. Bolidy Formuły 1 są najszybszymi bolidami na świecie. Dostarczają niezwykłych emocji, ale też są bardzo wymagające. I samo to świadomość, że jesteś w stanie prowadzić bolid Formuły 1 do limitu i wykrzesać z niego wszystko, to cię napędza, to daje ci świadomość wykonania dobrej pracy i świadomość tego, że robisz swoje zadania jak najlepiej potrafisz. I sądzę właśnie to dążenie do tego i do tej świadomości robienia tego, do czego tak naprawdę dążyłem całe życie w odpowiedni sposób, właśnie tej rzeczy mi brakowało. Wspomniałeś o długiej przerwie, wspomniałeś też o doświadczeniu z tych poprzednich lat ze startu Formuły 1. Czujesz się teraz bardziej jak debiutant, czy jak doświadczony kierowca, który po prostu wraca po dłuższej pauzie do tego, co lubi robić? Powiedziałbym tak, przedsezonowe przygotowania czuję się bardziej jako powrót. Osoba, która wie, jak trzeba się przygotować, co na nią czeka i jak to wszystko może wyglądać. A z drugiej strony w aucie na pewno będę bardziej debiutantem, ponieważ informacje, które będę musiał zbierać, szczególnie na początku sezonu, jest ich więcej niż gdybym jeździł bez przerwy. Formuła 1 znacznie się zmieniła technologicznie, sposób jazdy, opony. Także jest mało rzeczy, które tak naprawdę mógłbym użyć z poprzednich lat. Na pewno też poprzedni sezon spędzony jako kierowca rozwojowy w Williamsie w pewnym stopniu mi je przygotował, mi je pomógł, ale jednak jeżdżenie na testach, a ściganie to są dwie różne rzeczy, dlatego w Australii sądzę będę bardziej debiutantem niż tym, który już kiedyś się ścigał i to na wysokim poziomie. To co w takim razie będzie dla Ciebie największym wyzwaniem na samym początku sezonu i jakie w ogóle sobie cele stawiasz na ten długi rok? Jeśli chodzi o cele, to tak naprawdę Formuła 1 jest trudna do przewidzenia. Wiadomo, że ubiegły sezon dla Williamsa nie był najlepszy, dlatego też musimy do tego sezonu podchodzić bardzo ostrożnie. Oczywiście cały zespół pracuje nad tym, żeby
pójść do przodu i każdy zespół pracuje nad tym przez zimę. Zmienił się regulamin, zmieniły się bolidy, aerodynamika bolidów się zmieniła, to może pomóc Williamsowi, chociaż też niekoniecznie. Dlatego ten okres zimowy i okres tak jakby przed pierwszymi testami jest to jest tak jakby trochę wróżenie z fusów. Trudno jest określić, gdzie będziemy, jakie cele możemy sobie, realistyczne cele możemy sobie postawić, ale jeśli chodzi o mnie, o kierowcę, no to cel jest prosty. Wykonanie swojej pracy jak najlepiej i dążenie do powrotu do poziomu sprzed wypadku, jeśli chodzi o ściganie się, o to, żeby te wszystkie rzeczy przychodziły jak najbardziej naturalnie, jak to właśnie było przed wypadkiem. To jeszcze chwilę o tym w takim razie, jak było, jak jest, powiedz, jak wyglądają te przygotowania do wielkiego powrotu w Twoim przypadku i w ogóle jak wygląda ten okres zimowy, faza testów, zanim będzie Australia, będzie końcówka marca. Tak, tutaj też akurat Formuła 1 się znacznie zmieniła, ponieważ tak naprawdę 10 lat temu byliśmy już na torze, jeździliśmy bolidami. Teraz są dużo większe restrykcje, jeśli chodzi o testy. Zaczynamy pierwsze testy w drugiej połowie lutego. Są to dwie sesje po 4 dni w Barcelonie. I tak naprawdę to jest tyle na testowanie i jedziemy do Australii. W międzyczasie jest dużo pracy na symulatorach. Jako, że są dużo większe restrykcje testów, zespoły poszły w kierunku symulatorów. Symulatory teraz tak jakby próbują zastąpić czas spędzony na torze, na treningach, co jest dobre i złe. Dobre, ponieważ pozwala na pewno ułatwia zadanie zespołom, ale jednak jest bardzo trudne wykonanie i doprowadzenie tego symulatora, żeby był w 100% realistyczny to, co się dzieje na torze. Jeśli chodzi o przygotowania kierowcy, to siłownia, trening fizyczny, kondycyjny, ale tak naprawdę nie ma lepszego treningu niż sama jazda. Dlatego testy w Barcelonie to będą pierwszy tak jakby kontakt z bolidem na ten rok, ale też będzie pierwszy kontakt w bojowym nastawieniu dla kierowcy. I mówimy tutaj dużo o przygotowaniu fizycznym, ale też przygotowanie mentalne. Koncentracja jest bardzo ważna w Formule 1, wszystko dzieje się bardzo szybko. Wyścig jest długi i trzeba utrzymać koncentrację na najwyższym poziomie właśnie przez tam godzinę 40, godzinę 50, w zależności od długości wyścigu, co naprawdę jest dla mózgu, umysłu bardzo wyczerpujące. I też dodatkowo to są przygotowania, są odpowiednie treningi, żeby właśnie zasymulować odpowiednio i zbliży się do tych realii już w Formule 1, kiedy się ścigamy. Robert, powiedz, jak odbierasz obecność Orlenu w świecie Formuły 1 i może uda mi się namówić Ciebie na trochę zakulisowe historie, jak wyglądały negocjacje z prezesem Orlenu, Danielem Obajtkiem, który bardzo się cieszył i w momencie, kiedy mogliśmy to już ogłosić, z dumą podkreślał, że Orlen jest obecny w świecie formuły, Orlen jest razem z teamem Williams. Myślę, że jest to świetna wiadomość i mam nadzieję nie tylko dla mnie, nie tylko dla kibiców, ale też dla Orlenu. Mogę powiedzieć coś takiego. Ja jako kierowca włożyłem swój tak jakby wkład do Formuły 1, jeśli chodzi o poznanie Polski. Byłem pierwszym kierowcą, polskim kierowcą Formuły 1. Teraz tak naprawdę mamy pierwszą polską firmę, koncern PKN Orlen z polskim kierowcą w najwyższej kategorii świata w motorsporcie. I uważam, że jest to coś niesamowitego. Tym bardziej uważam, dla mnie ten powrót dużo znaczy, ale też dużo znaczy właśnie dlatego, że będziemy mogli razem reprezentować Polskę na całym świecie. I czeka nas spore wyzwanie, ale myślę, że razem połączyliśmy siły i będziemy godnie reprezentować nasz naród. Zespół pokłada ogromne nadzieje w Twoich umiejętnościach, wyczuciu technicznym, jeśli chodzi o skierowanie Williamsa na właściwe tory, na poprawę po tym dosyć trudnym sezonie 2018. Jak Ty się czujesz takim zadaniem na swoich barkach? No tak.
chyba każdy kibic, który śledził Formułę 1 w ubiegłym roku, wie, że Williams miał spore problemy. Z jednej strony pozytywne jest to, że w Formule 1 wszystko szybko się zmienia. Ja już przechodziłem przez w poprzednich latach etapy, gdzie bolid na pierwszych testach brakowało 2 sekundy. Przyjeżdżaliśmy na pierwsze Grand Prix i startowaliśmy z pierwszego rzędu. To nie jest tak, że to jest pewne, że tak się wydarzy, a wręcz przeciwnie. Jest to ewenement i dzisiejsze Formuły 1 nadrobienie tak dużej straty nie jest łatwym zadaniem. Pozytywnym rzeczą, czy też nadzieją jest w tym wszystkim jest to, że zmieniały się przepisy, jeśli chodzi o aerodynamikę. To trochę może zresetować jakby ideę, zresetować i wymieszać karty. Ale tak jak mówię, to nie jest łatwe zadanie przed Williamsem i trzeba podchodzić do tego realistycznie. Myślę, że pierwszym takim realistycznym krokiem, który możemy sobie postawić, jest zniwelowanie, czy też redukcja straty, którą mieliśmy w poprzednim sezonie. I przyjechanie do Australii, myślenie, że będziemy walczyć o punkty, no fajnie by było tak myśleć, ale myślę, że jest to zbyt optymistyczne podejście. Ale jedna rzecz jest pewna, będziemy się starać wykonywać swoją pracę jak najlepiej i mam nadzieję, że ten nowy bolid, który powoli już się finalizuje i się kończy, powstaje i pierwszy raz będziemy nim jeździć w Barcelonie. Będzie to jakby w cudzysłowie niespodzianką dla nas i ważne jest to dla kierowcy, żeby ten bolid był taki miły w prowadzeniu. To jest dziwne słowo, miłe, ale trudno mówić o bolidzie Formuły 1, który jeździ tak szybko, ale na pewno jeśli bolid jest szczery i miły w prowadzeniu, kierowca może sobie pozwolić na więcej i na niektórych Grand Prix, w niektórych warunkach można sobie naprawdę pozwolić na dużo więcej za kierownicą i to może przynieść jakieś fajne wyniki. Sam dużo mówisz o tym, jak bardzo zmieniła się Formuła 1 podczas tej twojej, nazwijmy to, nieobecności. A z punktu widzenia kierowcy, z twojego punktu widzenia, wsiadając po takiej przerwie do samochodu, czy te zmiany wpłynęły w jakiś sposób na to, że musiałeś się czegoś nauczyć od nowa, o czymś zapomnieć i przystosować się w jakiś szczególny sposób? Tak, powiem szczerze, że kiedy wracałem do Formuły 1, pierwsze testy w 2017 roku, jeździłem bolidem starszym z 2012. I po dwóch okrążeniach poczułem się tak jakby w domu. Wszystko było podobne, wszystko było identyczne, wszystko było jakby tej przerwy nie było. Ponieważ tak naprawdę te bolidy, którymi ja ostatnie testy, które pojechałem, to był Valencia w 2011 roku, sezon 2012, regulamin był bardzo podobny, także ten bolid się w ogóle nie różnił od tego, co ja znałem. Kiedy wsiadłem w bolid nowej generacji w 2017 roku na Węgrzech, tak naprawdę te wszystkie nawyki, które miałem, musiałem o nich zapomnieć. Co jest dużo trudniejsze niż nauczenie się czegoś od nowa. Ponieważ na początku już wspominałem, że prowadzenie bolidów Formuły 1, ale nie tylko bolidów Formuły 1, każdy sportowiec dąży do tego, żeby w każdej dziedzinie sportu, do tego, żeby robić to wszystko, każdą rzecz jak naturalniej. I żeby to wychodziło po prostu, jakbyśmy rozmawiali teraz. Chociaż może i nawet bardziej naturalnie niż rozmowa dzisiejsza. I właśnie ta naturalność ruchów, naturalność prowadzenia bolidu jest bardzo ważna. Kiedy nagle wpadasz na i zderzasz się z rzeczywistością, która jest zupełnie inna, brakuje ci tej naturalności. Wszystko tak naprawdę się zmieniło. Zachowanie bolidów, waga bolidów, opony, które mają bardzo duży wpływ na to, jak nie tylko się prowadzi bolid, ale też jak podchodzi się do wyścigów. Podejście kierowcy w trakcie wyścigu zmieniło się znacznie, jest dużo inne. Nie można określać, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Jest zupełnie inaczej. To tak naprawdę właśnie te wszystkie niuanse, żeby być na najwyższym poziomie, trzeba poznać, ale do tego sądzę, będziemy mieli testy i pierwsze wyścigi, także podchodzę do tego bardzo spokojnie.
tych twoich, nazwijmy to, dawnych czasów Formuły 1 z tej poprzedniej kariery zostało w sumie niewielu zawodników w stawce. Jak się teraz czujesz jako jeden z najstarszych w sumie w tym elitarnym gronie? No tak, czas mija i jakby powiedzieć, kierowców, z którymi się ścigałem, jest coraz mniej. Co jest... Nie będę tego określał, czy jest dobre, czy złe dla Formuły 1. Straciliśmy, Formuła 1 straciła Fernando Alonso, która uważam jest za dużą stratą, ale z drugiej strony Lewis Hamilton pokazuje, że jest w szczytowej formie i wiekowo nie jest dużo młodszy ode mnie, bodajże miesiąc, także fakt jest taki, że akurat wiek tutaj nie sądzę, żeby grał jakąś dużą rolę. Oczywiście, tak jak wspominałeś, jest dużo młodej krwi, młodych kierowców, którzy są bardzo utalentowani. Zresztą mój partner zespołowy, George Russell, wygrał F2 w ubiegłym roku. Jest bardzo dobrym kierowcą, bardzo utalentowanym i bardzo, jak na swój wiek, dojrzałym. Co sądzę, akurat to najbardziej się zmieniło w Formule 1. Młodzież dawniej, jak ja przychodziłem do Formuły 1, dopiero wszystko poznawaliśmy. Teraz młodzi kierowcy są już jakby szkoleni do tego, współpracują ściśle z zespołami Formuły 1. Formuły 1 mają programy juniorskie i to wszystko im daje takie plusy, że kiedy przychodzą do Formuły 1, dużo więcej wiedzą niż na przykład my wiedzieliśmy 10 lat temu. Robert, na koniec jeszcze pytanie o jedną, jak sądzę, z twoich pasji. O jednoślad, o rower. Często zdarza ci się objeżdżać rowerem tory. Wiem, że od jakiegoś czasu, od kilkunastu miesięcy zrobiłeś ładne kilkadziesiąt tysięcy na rowerze. Trenowałeś z Michałem Kwiatkowskim, nie tylko, ale między innymi. No to jest takie mocne kolarskie nazwisko w Polsce. Faktycznie boli ta potem rower? Kolarstwo, tak, stało się moją pasją od... Tak naprawdę to nie jest tak, że od kilku lat, ponieważ ja, jak byłem młody, jeździłem na rowerze górskim, nie na szosie. I nawet rozmawiając z mamą ostatnio, powiedziałem, że zawsze miałeś pasję do tego. I kolarstwo tak naprawdę przez ostatnie 3 lata bardzo dużo mi pomogło. Nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. Oczywiście ja jestem średnim amatorem kolarskim i traktuję kolarstwo zupełnie jako hobby i pasję, ale jest to jakby pozwala mi rower, pozwala mi odczyć się od świata na chwilę, poznać miejsca, których nigdy bym nie dojechał, nawet autem, i spędzić miło czas, a w dodatku dbać o formę i jest to jakby bardzo dobry odskocznia, bardzo dobra odskocznia od tego, co na co dzień jest moim życiem, czyli dosyć szybka i napięta akcja. I dzięki kolarstwie też poznałem Michała, poznałem innych wielu kolarzy. Mam dużo kolegów, nowych kolegów, z którymi spędzam sporo czasu, byłych sportowców, byłych profesjonalnych kolarzy. Także jest to miły akcent moich ostatnich 3 lat. Robert, miłego, jak sam powiedziałeś, bolidu, takiego, w którym będziesz się czuł na torze jak w domu na najbliższe miesiące. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim i wielu pozytywnych startów, nawet tych, z których trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Dobrze, jeśli one będą skutkowały na przyszłość. Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym życzyć miłej współpracy między PKN Orlen mną i Williamsem i też podziękować prezesowi Danielowi Obajtkowi i wszystkim ludziom, którzy pomogli, przyczynili się do tego, że tutaj jesteśmy. Był okres naprawdę napięty, ale bardzo im dziękuję i miejmy nadzieję, że będziemy mile razem sobie współpracowali. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mikołaj, dziękuję również. To była przyjemność. Mikołaj Sokół, Grzegorz Szałkowski. To było specjalne wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program oczywiście za tydzień. Trzymajcie kciuki za Roberta. Do zobaczenia.